Siemneczko z tej strony spokojnej witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na kanale. Cóż, dzisiaj zmieniamy troszeczkę swoje otoczenie. Idziemy na inny serwer, a mianowicie jestem na bestmine. Kto był na live 4 prawie 5-godzinnym, no to wie, że przenieśliśmy się aktualnie na bestmina i że wystartowała nowa edycja na serwerku e, wysokiej ekonomii, czyli Bestmine wysoka ekonomia. Cóż, pokażę wam dzisiaj, jak serwerek wygląda. E, tak mniej więcej. E, pokażę wam, jaka jest aktualizacja na wyspie i do nas mniej więcej gra. I tak, zostawiamy łapeczki w górę, a teraz udajemy się na spawn, żeby pokazać wam. E, po prostu spałna. No, co to się dzieje? Dobra, na początek. Serwer typowy Skyblock, jeszcze raz powiem, że wysoka ekonomia, czyli no szastamy grubym hajsem, nie? I teraz tak. Co my tutaj mamy? Po wejściu na serwer, jeśli wam się w ogóle uda, bo jest masa osób, mamy godzinę 23, jest serwer z zawolną 200, 200 osób jest po prostu na serwerze i na lobby jeszcze 50 czeka, eee, bo więcej na lobby niż 50 wejść nie może. No cóż, niestety, ale jak się już ktoś zostanie na serwer, to naprawdę gratki. Eee, mega dużo ludzi, mega, dużo, mega fajna atmosfera eee, i cóż, i jest rywalizacja i ekipa moja raczej chce rywalizować. O, właśnie leci admin. Cóż, zaskoczenie dla mnie i mega poprawa, bo kiedyś byłem mega źle nastawiony do serwerka, no nie mogę ukrywać, że no cóż, pierwsza edycja tak, miałam mega lagi i, i, i w ogóle była, no, nie, nie ukrywajmy, w niektórych przypadkach nie dopracowana, ale tutaj powiem wam, jestem mega zaskoczony, co się stało, w ogóle serwer, 200 osób na serwerze że wszyscy zakładali wyspy i tak dalej, zero jakiekolwiek przyciny, no nie było czegoś takiego, żadnych resetów w trakcie, no jest naprawdę bajka. Był jeden reset, ale był tylko po to, żeby zmienić ilość slotów, bo było ustawione 100 osób na starcie, ale to przez pierwsze te 10 minut startu, bo ktoś nie zmienił i po prostu zrobił reset i wpuścili 200 osób. Mm. To jedyny reset i serwer teraz działa cały czas, więc zarąbiście. Dobra, dosyć tego chwalenia, <laughs> patrzymy, e, patrzymy, patrzymy co jest na serwerze. No i cóż, zobaczymy co, co będzie dalej oczywiście z serwerkiem, jak on będzie prosperował. E, sklepy serwerowe, co tutaj mamy? Mamy sklep e, serwerowy, czyli itemki różnego rodzaju, trybu uczcina, no, roślinki, bloki. A, tu jest z mojego konta 4 miliony. E, nie chciałem wchodzić na spawna. Yy, bloki, jakieś wełny, jedzonko i tak dalej, i tak dalej. W ogóle jabłko po 3 dychy, co mają robią ze stołu na... wszystko jasne. Czekajcie, jeszcze sobie dobrze, zobaczę, bo ile są surowce na sprzedaż, na przykład dobra, wszystko jasne. I tak, mam jeszcze sklep za czas, czyli sklep, yy, w którym możemy. Yy, Kupować za monety czasu. A monety czasu, o tu są właśnie takie rzeczy, a monety czasu zdobywamy za godziny przebywania na serwerze, czyli jedna godzina na serwerze i jedna moneta czasu. E, to jest pod komendą e, sklep, e, więc polecam. E, I teraz tak, można kupić generatory. Jeden generator e, takiej stoniarki, jeden generator kosztuje tysiaka i 64 diamentu. E, bardzo drogo mi się wydaje, no ale zobaczymy, jak to będzie strach, gościu kupił właśnie. <laughs> e, Chodź, jak psy, no. Na dłuższą metę yy, łatwe do zdobycia. E, z tymi diamentami jest na początku ciężko. E, coś jeszcze? Yy, o tych generatorach? Chyba nie. Dobra, lecimy dalej. E, co to jest? E, połączenie spawnerów. Czyli możemy łączyć spawnery. Tutaj jest zarobisty system, czyli jak mamy załóżmy jeden spawner. Nie ma spawnera. Jeden spawner, to spawnery nam się stakują, w sensie, że no wiecie, tak jak na przykład bloki. E, Stawiamy spawner i ten spawner na przykład już mamy zastokowany w 10, to ten spawner nam respi 10 mobów. Jak mamy zastokowane 100, to ten spawner cały czas jednym, jest jednym rokiem i on cały czas nam i on w tym nam respi już 100 mobów, nie? Taki przykład. E, fajna sprawa. Możemy mieć jeden spawner każdego rodzaju na wyspie. E, I oczywiście możemy to wszystko stakować, więc mega, mega e, sprawa. Są rangi. Ranki jest dość sporo. Są VIPy, Vipy Super Vipy, Chomsky VIPy, Hyper, Master ja Mistera. Skyboss i Sponsor. Sponsor kosztuje 3 stówki, Skyboss 100, a te to już są mniejsze, po 50, 20, 30 i tak dalej. W ogóle są fajne rzeczy, bo są na przykład rzeczy typu jakieś tam super killoffy i tak dalej. Kasy dostajemy na start, różnego rodzaju klucze, zaraz się przejdziemy do skrzynek. No ogólnie spoko. O, właśnie jest coś takiego jak master, czyli nie mogę, nie mogę sprawdzić, nie? Dobra, trudno. I tak, tutaj mamy jakieś tam rzeczy jednorazowe, dostajemy, czyli nie mogę odbrać ponownie, zacznijcie. Pieniążki, level, klucze, no to tam było, właśnie wszystko. E, dostępne e, warpy. Mamy skrzynie, nether, enchant, pvp, aukcje, ulepszacze, strefa premium i administracja. Do strefy premium niestety mają dostęp tylko co czy i sky godzi, różnego rodzaju parkury i eventy. E, I mamy item shop. Nawet nie, nie wiedziałem czy coś takiego tu istnieje. Elitarny killoff. Różnego rodzaju klucze. E, to nawet nie wiem co to jest za bardzo. E, Okej, okay. yy, miecze, flye na zawsze, jakieś skrzynki, nie skrzynki. Yy, dobra, lecimy dalej. Co my tutaj mamy? Mamy spawna. Spawn no, ładny, inny niż zawsze. Yy, fajne chmurki. Tutaj mamy coś takiego jak skrzynia miesięczna. W tej skrzynce możemy zdobyć no, unikalna skrzynia, no i co miesiąc są inne itemki, tak? No to wychodzi. Yy, ulepszenie wyspy: możemy ulepszyć wyspę o skakanie, liczba członków, yy, wielkość wyspy. No, wielkość wyspy na razie jest. 260 na 260 i chyba to jest już na maksa, ale nie jestem pewien Mamy skrzynki Cóż, no ogólnie spoko Jest tu różny drop typu spawnery, to jest najlepsza skrzynka, tutaj mamy różnego rodzaju spawnery Jakieś kity, vouchery, klucze, zbroje i tak dalej No i tu jest jeszcze dalej, 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 na no, pewno tego jest I teraz tak w ogóle tu jest jakaś tablica i zobaczyć nie mam pojęcia co, co to jest Aha, czyli informacje o zmianach, których jeszcze nie ma. Na serwerze są oczywiście aukcje, czyli miejsca, w którym możemy handlować przedmiotami. Spoko, opcja, to raczej już standard na każdym serwerze. No cóż, tam coś jeszcze jest ciekawego, na ten moment nie wiem, tu jeszcze coś jest. Kliknij prawym, dobra, nieważne, to tworzenie wyspy i tak dalej. Tam nie mam pojęcia co to jest, nie idę. No, tak to wygląda z pierwszej perspektywy. No cóż, są różnego rodzaju topki typu i e stop mamy topkę wysp, topkę banku, wołtów i tak dalej, no zobaczcie na przykład tutaj kolega, my jesteśmy tutaj, Monty jest aktualnym liderem, 1800, kolega ma 1900 punktów, no cóż, spoko opcja. Mają być różnego rodzaju konkursy, więc gdzieś tam jakieś fanpage, e, bestmine'e i tak dalej, to polecam. I tak, tutaj jest... Dobra. E, tutaj jest strefa premium, ale ja tam wejść nie mogę niestety. No niestety nie wpuścili mnie. E, dobra, idziemy na Isa, pokażę wam. No, jeśli chcecie się być na bieżąco live. Live, 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 bo u mnie będzie sporo liveów. Będę się oczywiście starał robić jak najbardziej odcinki, ale live'y też. Tutaj sobie kopię Monti. Mamy 7-8 osób na wyspie. Lodowa, Gostek. E, tutaj będzie gdzieś kamień, pewnie kopał. No, jasne. Mamy w ogóle golemy, spoko. Tutaj mam jakieś szkielety i pigmeny. Można je sobie tutaj przyjść i pozabijać. O, proszę bardzo, zobaczcie, ile to jest golemów. A, jeszcze blaze są. E, spoko, fajnie, polecam. E, I z warp. E, jak to było? P, warp, tp, blaze. I możecie sobie wbić po ekspić. E, cóż, bloki punktowe, czyli taki standard. E, mamy podpis raperki. E, kolega dostał e, więc super. Już stoniarki, ale niech na stoniarkach normalnych nie kopię, tylko na tych takich zwykłych z lawą. Czekajcie, pokażę Wam. Czyli jest normalnie lawa woda i się to kopię. E, bo te tak, one mają już te jakieś głupią regenerację e, i no cóż, są takie, co mają regenerację, takie, co nie mają regeneracji, e, więc, 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 więc my wolimy, wolimy na razie na ten etap e, woda lawa, nie? Dobra, dalej. Zaczęliśmy budować kaktusiarkę. E, cóż, trzeba być w pobliżu, żeby te kaktusy rosły. E, no i będziemy to robić, chyba z czasem, e, powolutku. E, rozwijamy. To na przyszłość. No i co, i mam tutaj platformę na dole z bajkiem na Heist 2. Tutaj też cała platforma ma być wyłożona właśnie w stone i, i no i ale to również z czasem powoli. Eee, teraz tak, na górze mamy mm, ślas i mam farmę trzciny. Trzcina za sztukę 45 dolków, więc naprawdę, naprawdę ładnie. Co mogę jeszcze wam powiedzieć? Eee, ludzie oglądający longcrafta pewnie będą się zastanawiać, o, spokojny, pewnie już, że zostawił Longcraft i poszedł sobie w pizdu. Nie Longcraft będzie jak najbardziej, tylko na razie przez pierwszy tydzień, rzadziej, może dwa też. Eee, cóż, będzie na razie trochę tutaj, taki większy. A na longu oczywiście będziemy grali tylko na spokojnie. Eee, no jest spokojnie, najpierw ogarniemy trochę ten serwerek, a potem będziemy wbijali na longcrafta, mam tam w ogóle jakiś design do zbudowania. I tak dalej, i tak dalej. No mamy tam jeszcze co robić, więc jak najbardziej będziemy tam jeszcze grać, tylko na razie taka chwilowa przerwa na BestMina. No cóż, to będzie na tyle. 10 minut odcinka, idealnie się wyrobiłem. Łapka w górę, komentarz, subik i do następnego. Hej! A i oczywiście zapraszam na serwerek.